Ireneusz Szymowski, możliwe organizm. Ale wielkie brawa także dla reprezentanta gospodarzy, który dał z siebie wszystko. Dziękujemy z panem. Zacięty, naprawdę piekielnie twardy pojedynek. Wystarczy na nich spojrzeć, aby widzieć, że obydwaj dali z siebie wszystko. Jesteś tu czy nie? A ja bardzo proszę pana Roberta Porębnego z firmy Mikroservice, żeby pojawił się tutaj koło nas. Za chwileczkę wręczy puchary. Dobra, sędzia już prosi obydwu zawodników. Szanowni państwo, przez poddanie w drugiej rundzie zwycięzcą walki MMA w kategorii 72 kg zawodnik Bushido Gdańsk-Owale Ireneusz Szydłowski. Ale brawa także dla Sławomira Wielońskiego, reprezentant Kwizyna, z całą pewnością nie zawiódł. Dał z siebie wszystko, tym razem był trochę słabszy, ale może będzie jeszcze rewanż. Zapraszam pana Sławomira, pana Roberta Porębnego, o wejście do ringu. Bardzo proszę, Sławomir też zostaje. Mam nadzieję, że lekarze szybko uporają się z tymi pęknięciami. Zwycięzca raz jeszcze Ireneusz Szydłowski. Brawo! Pan Robert Porębny wręcza nagrodę. Dziękujemy wam panowie. To był naprawdę fantastyczny pojedynek pełen emocji. Piąta walka wieczoru za nami, już za chwilę pojedynek K1, kategoria 91 kg, ale to za moment.